Siemanko, siemanko. Dzisiaj hardkorowe porody biznesu będą takie od mojej najkochańszej, kochanej Kaj. Także wbijamy się do biura kochanej Kaje. Co tu się dzieje? Zaraz sprawdzimy. Wchodzimy. Dzień dobry, proszę pani, dzień dobry. Czy dobrze trafiliśmy do biura biznesu? Nie biznesu. Nie biznesu? Dobra. Biznes. Jakie najważniejsze elementy? Widzę, że kibelek tutaj musi być z boku. Na to polega, że. To biuro. Kibelek w biurze bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, jak to posikasz, pogra muzyczka. Znaczy, że elegancko, bo wiadomo, jak się zachce się siku, to marnujemy czas. Iść do łazienki. Żeby być więcej efektywnym, to trzeba mieć kibelek. No i jedna z najważniejszych rzeczy biura to jest lampka taka. Taka lampka. Na fotosesji, tak? To od razu się nagrywa, czy jak to się robi? Od razu zobacz. Biznes na telefonie dzisiaj. Lepiej nie będzie. Tak. I następna najważniejsza rzecz. Czerwone buty. Czerwone buty i torebki. O. No i ważne jest notatka. Notatka, bardzo ważna rzecz. No, co się śmieje, mówicie. Tak, jakie pani porady zrobi dla pani początkujących biznesach? Proszę powiedzieć, co jest ważniejsze, najważniejsze rzeczy. Widzę, że smoczek tutaj z boku. Jakby się znudziło, to trzeba złapać. Nie wydawać zbyt dużo pieniędzy na ubrania. Tak, nie wydawać kasy na ubrania. O, widzicie, można z majtkami tylko siedzieć w biurze, elegancko jest, żadne szpilki nie potrzebujemy, nic. Biuro można zrobić w pokoju dziecka, tylko lampa przychodzicie, macie karpet, macie tutaj o, łóżeczko, jakby trzeba było chusteczki tam jest i pampersy, ale pampersów nie potrzebujemy, bo mamy kibelek. Piękna sprawa. No jak widać, no dzisiaj... Bardzo hardkorowa porada dla wszystkich, zaczynając biznes, że można robić biznes wszędzie i biuro skonstruować tak właśnie na prawie bez żadnych kosztów. Największy koszt to jest lampa. Lampa, bo żeby na Instagrama najważniejsze, że światło było. Potwierdza pani? Tak, pani potwierdza, że biznes teraz można biznesy rozkręcić. Proszę padać na kanał Instagrama mojej kochanej Kaja Burnejka. Hashtag biznes. I wszystkie porady przyjmować. Młode mamy, którzy próbują zarobić miliony i z biura dziecka, z pokoju dzieciaka. O, to będzie git. Dobra, pozdrawiamy wszystkich. Także dzisiaj taki wywiad był hardkorowy. Mam nadzieję, że Wam pomoże rozkręcić hardkorowy biznes. Narka.